Szanowni, na dzisiejszym spotkaniu rozmawialiśmy o cechach podzielności. Cechy podzielności na ogół wypowiada się w postaci twierdzeń. Twierdzenie w matematyce to jest takie zdanie, o którym wiemy, że jest prawdziwe i które skonstruowane jest w taki sposób, że najpierw formujemy założenie. Mówimy, że jeśli coś jest spełnione, jeśli jakieś warunki są spełnione, to coś zachodzi. No i tak też najczęściej wyglądają. Cechy podzielności, na przykład cecha podzielności przez 2 brzmi w taki sposób, że jeśli liczba jest parzysta, to znaczy na miejscu jedności jest 0, 2, 4, 6 lub 8, to jest podzielna przez 2. Można też sobie wyobrazić, twierdzenie idące w drugą stronę, tak zwane twierdzenie odwrotne. Jeśli liczba jest podzielna przez 2, to na miejscu jedności musi stać jedna z czterech cyfr 0, 2, 4, 6 lub 8, jedna z pięciu cyfr. No i jak to można udowodnić? No każdą liczbę można rozłożyć na rzędy. Dziesiątki jedności, dziesiątki, setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie rzędy poza rzędem jedności automatycznie dzielą się przez dwa, bo 10, 100, 1000, 10 tysięcy dzieli się przez dwa. Wystarczy, że 10 dzieli się przez dwa, bo następny rząd to jest iloczyn dziesięciu, a więc liczba, liczby, która dzieli się przez dwa, przez 10. Więc na pewno będzie się dzielił przez dwa. Jeżeli więc mamy zapisać jakąś liczbę w takiej postaci, na przykład czterocyfrową ABCD, no to ona rozkłada się na sumę wyrazów, które dzielą się na pewno przez 2, i do tego dochodzi jeszcze cyfra jedności, którą trzeba dodać. No więc, jeżeli cyfra jedności dzieli się przez 2, czyli równa jest 0, 2, 4, 6 lub 8, to cała liczba dzieli się przez 2. I na odwrót. Jeżeli cała liczba dzieli się przez dwa, no to ta cyfra jedności musi być jedną z tych pięciu cyfr, ponieważ warunkiem jest, że to ona musi się dzielić przez dwa, ponieważ wszystkie te wyrazy i kolejne wyższe, gdybyśmy tu chcieli rozpisać liczbę, która ma więcej cyfr, dzielą się przez dwa automatycznie. Ja sobie pozwolę się zamknąć, zminimalizować. I teraz idziemy dalej. Podzielność przez 3. Jeśli suma cyfr liczby jest podzielna przez 3, to liczba dzieli się przez 3. Albo jeśli liczba dzieli się przez 3, to jej suma cyfr jest podzielna przez 3. No i znowu, tym razem, przyglądamy się znowu rzędom i widzimy, że każdy rząd poza rzędem jedności można zapisać jako sumę. Dziewiątki, czyli liczby dzielącej się na pewno przez trzy, utworzonej z samych dziewiątek i jedności. Rząd dziesięć, dziesiątek to jest 9 plus jeden, rząd setek to jest 99 dziewięć plus jeden, rząd tysięcy to jest 999 dziewięćdziesiąt dziewięć plus jeden i tak dalej, i tak dalej. Jakbyśmy tu chcieli mieć dziewięć, rząd 10 tysięcy, to byśmy napisali dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć plus jeden. Taka liczba z, u, złożona z Samych dziewiątek dzieli się przez 3, dlatego że dziewięć no przez 3 to jest 3, 99 przez 3 to jest 33 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc to, co zostaje po otworzeniu tych nawiasów, to tylko suma cyfr. No i teraz, jeśli ta suma cyfr dzieli się przez 3, to i cała liczba dzieli się przez 3, ponieważ ten, ta część dzieli się przez 3. W sposób oczywisty. I na odwrót, jeśli ta suma dzieli się przez 3, to ponieważ to wyrażenie dzieli się przez 3, to i ta suma cyfr musi się dzielić przez 3. No i stąd jeszcze dodatkowy wniosek, który nam się może przydać w przyszłości. Jeśli interesuje nas reszta z dzielenia liczby przez 3, czyli mamy sytuację, w której liczba niekoniecznie dzieli się przez 3. To wystarczy policzyć resztę z dzielenia sumy cyfr przez 3, dlatego że ta część dzieli się na 3 bez reszty. No i na ogół tu jednym tchem wymawia się cechę podzielności przez 9, która jest oparta o tę samą obserwację. Znowu wszystkie rzędy można przedstawić jako sumę liczb składających się z samych dziewiątek i jedynki. Te liczby składające się z samych dziewiątek. Dzielą się przez 9 w sposób oczywisty. 999 na 9 to jest 111. I to, co zostaje po rozwinięciu tych nawiasów, po tworzeniu tych nawiasów, to zostaje znowu suma cyfr. No i znowu, jeśli ta suma cyfr dzieli się przez 9, to liczba dzieli się przez 9, bo liczbę można zapisać w taki sposób, a te wyrazy dzielą się w oczywisty sposób przez 9, a na mocy założenia Suma cyfr też dzieli się przez 9, więc cała liczba dzieli się przez 9. Jeśli natomiast liczba dzieli się przez 9, no to skoro ta część dzieli się przez 9, to i suma cyfr musi się dzielić przez 9. I znowu mamy prosty wniosek, że reszta z dzielenia liczby przez 9 to jest reszta z dzielenia sumy cyfr przez 9. Dobrze. Kolejna podzielność przez 4. Liczba jest podzielna przez 4 wtedy i tylko wtedy, jeśli liczba utworzona z jej ostatnich dwóch cyfr jest podzielna przez 4. To, to wtedy i tylko wtedy to jest, to jest taki, takie święte sformułowanie, w matematyce oznacza to, że. Zarówno twierdzenie w jedną stronę, jak i twierdzenie w drugą stronę jest prawdziwe. To znaczy, że jeśli liczba utworzona z dwóch ostatnich cyfr Pewnej liczby dzieli się przez 4, to cała liczba dzieli się przez 4, i jeśli liczba dzieli się przez 4, to liczba utworzona z dwóch jej ostatnich cyfr też dzieli się przez 4. No i znowu przyglądamy się rzędom i widzimy, że począwszy od rzędu setek, wszystkie rzędy dzielą się przez 4. Tak, 100 na 4 to jest 25, a 10 na 4 się nie dzieli bez reszty. W związku z tym Kolejne rzędy też będą dzieliły się przez cztery, bo każdy z nich to jest dziesięć razy rząd poprzedni, ale ten rząd poprzedni zawsze dzielił się już nam przez cztery, począwszy od stu. Tak, No to oznacza, że musimy zadbać tylko i wyłącznie o liczbę, która stoi, która jest utworzona z, z rzędu dziesiątek i jedności. No i jeśli ona dzieli się przez cztery, to cała liczba dzieli się przez cztery, i jeśli liczba dzieli się przez cztery, to ta liczba utworzona z rzędu dziesiątek i jedności musi się dzielić przez 4. Jeszcze prościej jest cechą podzielności przez 5, ponieważ liczba dzieli się przez 5 wtedy i tylko wtedy, kiedy jej cyfra jedności jest równa 0 lub 5, ponieważ tym razem wszystkie rzędy dzielą się przez 5 poza rzędem. Jedności, o który trzeba zadbać, no ale rząd jedności będzie się dzielił przez 5, tylko wtedy, jeśli stoi w tym rzędzie 0 lub 5. I na odwrót, jeśli stoi w tym rzędzie, jeśli liczba dzieli się przez 5, to w rzędzie jedności musi być 0 lub 5. To znaczy, jeżeli w rzędzie jedności jest 0 lub 5, to liczba dzieli się przez 5. I jeśli, w rzędzie jedności, jeśli liczba dzieli się przez 5, to w rzędzie jedności jest 0 lub 5. Znowu wynika to w prosty sposób z rozkładu na rzędy. Podzielność przez 6. Podzielność przez 6 korzysta z rozkładu na czynniki pierwsze. Liczba dzieli się przez 6. Wtedy i tylko wtedy, jeśli jest podzielna jednocześnie przez 2 i przez 3. Wiemy z podstawowego twierdzenia arytmetyki, że każda liczba jest, ma wyjątkowy, unikalny rozkład na czynniki pierwsze. Więc jeśli w rozkładzie na czynniki pierwsze występuje dwójka i trójka, no to jednocześnie występuje w rozkładzie na czynniki ich iloczyn, czyli szóstka, więc liczba dzieli się przez 6. Jeśli liczba dzieli się przez 6, to znaczy w jej rozkładzie na czynniki występuje 6, ale 6 równa się 2 razy 3, czyli liczba jest podzielna zarówno przez 2, jak i przez 3. No i teraz pierwsza z serii oryginalnych cech podzielności: cecha podzielności przez 7. Liczba dzieli się przez 7 wtedy i tylko wtedy, jeśli liczba otrzymana przez odjęcie od niej. Podwojonej liczby jedności dzieli się przez 7. No nie zupełnie to jest tak, to znaczy, jeśli liczba otrzymana przez odjęcie nie od niej, a od liczby, która powstaje przez wydzielenie, oddzielenie rzędów jedności, podwojonej liczby jedności dzieli się przez 7. No i zobaczmy, jak to funkcjonuje. Weźmy sobie liczbę 623 rozbijamy ją na dwie części 62 i 3, chcemy sprawdzić, czy ta liczba dzieli się przez 7. Chcemy, chcemy rozbijamy ją na dwie części, 62 i 3. Od 62 odejmujemy 2 razy 3, czyli 6 dostaniemy 56. No, 56 to jest 7 razy 8, więc dzieli się przez 7. Gdybyśmy nie byli pewni. To moglibyśmy rozbić 56 na dwie części i od 5 odjąć 2 razy 6, czyli 12, albo od 12 odjąć 5. W jednym i drugim przypadku otrzymalibyśmy raz minus 7 raz 7, a więc liczbę dzielącą się przez 7 bez reszty, co oznacza, że liczba 623 dzieli się przez 7. Widać, że ten, to kryterium można stosować wiele razy, redukując. To, co zostaje po oddzieleniu cyfr, cyfry jedności, do coraz mniejszej liczby, aż będzie oczywiste, czy dzieli się przez 7, czy nie. No, na przykład, czy liczba 3423 dzieli się przez 7? No, rozbijamy ją na 342 i 3. Odejmujemy od 342 2 razy 3, dostajemy 336. No dalej nie wiemy, czy dzieli się ta liczba przez 7, nie jest to dla nas oczywiste. Więc rozbijamy ją na 33 i 6. Od 33 odejmujemy 2 razy 6, czyli 12. Dostajemy 21. 21 dzieli się przez 7. Więc ta cała wyjściowa liczba też dzieli się przez 7. Gdybyśmy nie byli pewni, czy 21 dzieli się przez 7, to można byłoby ją rozbić na dwójkę i jedynkę i od dwójki odjąć 2 razy 1, czyli od dwójki odjąć dwójkę. Dostalibyśmy 0, czyli liczba, która dzieli się przez 7. No, nad dowodem tego twierdzenia w jedną i w drugą stronę, wtedy i tylko wtedy pomyślimy sobie, kiedy będziemy już, pomyślimy sobie za tydzień. Dziękuję bardzo.